Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Kiedyś zastanawialiście się, dlaczego lekarstwa w Ameryce są takie drogie? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, o codziennych powiadomieniach. Także filmiki bardzo często są zdemonetyzowanego. No, czy zastanawialiście się, dlaczego lekarstwa w Ameryce są takie drogie? No, są drogie dlatego, że no, są produkowane, ale nie wszystko się udaje. Nie wszystko się udaje. Wszyscy by chcieli produkować aspirynę, czyli polską, powiedzmy, polopirynę, kiedy wszystko już jest znane i tylko trzeba wymieszać te chemikalia i otrzymać produkt. No, ciekawe jest, że właśnie Chińczycy, Hindusi opanowali produkcję tych tanich lekarstw w Polsce jakoś. Przemysł farmaceutyczny, no tam jest chyba spory, no ale nie tak duży jak na tym dalekim wschodzie. Te wszystkie lekarstwa, które teoretycznie mogłyby być w Polsce produkowane, nie są. Teraz dużo przecież importowali tych rzeczy, także to no dziwne to jest. No ale w Ameryce dlaczego są takie drogie? No są takie drogie, bo jak robią badania, no i teraz jest taka kwestia Alzheimer, no to jest fatalna choroba, robi się taki osad na mózgu, no i wszyscy kombinują, jak tu wymyśleć coś, żeby to poprawić. No była taka firma Biogen zaproponował, no ale leczenie roczne kosztuje 28 tysięcy, no i to jest połowa ceny, no bo kosztowało 56 tysięcy, no i teraz cały szef Biogenu, Michael von Natsos, zrezygnował z pracy. Stoki, akcje poszły w dół, także prawie o połowę. No i teraz co to się dzieje? No, jeżeli można uzyskać patenty, no to tam ten sukces 1 na 5 czy 1 na 10, no to jest nieprawdopodobny, no to wszyscy inwestują. W wielu krajach jednak nie inwestują. W Anglii nie ma tylu patentów, w Australii, w Chinach. W Chinach produkują te zamienniki, no bo ta patent jest w sumie ważny tam na 7 lat plus tam następne 7 lat, plus tam ileś, no, ale po jakimś czasie to wszystko wygasa, no i wszystko później jest produkowane na wolnym rynku, można powiedzieć. Bardzo często nawet w czasie tej produkcji popatentowej, no to te samo lekarstwo jest produkowane w tej samej fabryce, tyle tylko, że po tych 17 czy tam 24 lat, ile tam zajmuje ten patentowe lekarstwo, dostaje te buteleczki i pudełeczka z tą oryginalną nazwą, a te same lekarstwa, znaczy no nie są te same lekarstwa, no bo tam te formy ubijające są troszeczkę inne, no ale jednak ten materiał sam w sobie, no to jest taki sam. Także te tak zwane ogólne generic, czyli odpowiedniki. Lekarze w Ameryce muszą przepisywać, no, muszą zalecać najpierw, muszą zalecać właśnie te odpowiedniki, tyle tylko, że już nie patentowane. No ale przez pierwsze kilkanaście lat to ta forsa płynie. Także nawet 28 tysięcy, no i zaczął się problem. Zaczął się problem dlatego, że te, no ta dosyć makabryczna choroba, ogłupiająca choroba, zmieniająca stan umysłu chorych, powodowała, że no zmniejsza ten osad na mózgu i troszeczkę nawalili. Biogen troszeczkę nawalił, bo za wcześnie zdecydował się, żeby zrezygnować z badań klinicznych. Oni tam ten osad amyloidów
no, ten osad amyloidów, no to jest to, co jest rozpoznane w całej tej chorobie Alzheimera. No i te lekarstwo, które oni zaproponowali, Aduhelm, no to nie sprzedaje się za bardzo. Sprzedali tam za 6 milionów tyle, że Federal Drug Administration, no Federal Drug Administration, czyli Ministerstwo Lekarstw, oni są odpowiedzialni za aprobowanie. Teraz bardzo często te próby kliniczne trwają po 10 lat nawet. A co to się stało? Tam w latach 50. tam pchali szybko zaakceptowanie, no i dużo kobiet urodziło, dużo dzieci niepełnosprawnych. Były dzieci kalekie, miały problemy z kończynami, z rękoma, z nogami i tak dalej. I to wszystko było spowodowane przez to, że przyspieszali, nie patrzyli na długoterminowe. Teraz troszeczkę z tym COVID-em jest też podobnie, bo to wszystko było ekspresowo i no, mogą być jakieś skutki uboczne, zaczną się pokazywać za parę lat, no, ale z Alzheimerem, no, to jest taka sprawa, że to jest od dziesiątek lat, od setek lat, no już nie może być gorzej, tylko może być lepiej, tak, no to raczej te lekarstwa nie szkodzą, niż nic nie robią. No i co się stało z tym Federal Drug Administration, że oni tam zaakceptowali to przy takiej przyspieszonej procedurze. Od czego w ogóle to się zaczęło? No, komuniści amerykańscy powiedzieli, że Ministerstwo Opieki Zdrowotnej, czyli Centrum Medicare i Medicaid, nie będzie płaciło 28 tysięcy za leczenie. Czyli ta państwowa służba zdrowia nie będzie płaciła za leczenie. No i komuniści zaczęli krzyczeć, że to jest nieprawdopodobne, żeby te lekarstwo kosztowało 28 tysięcy. No i teraz oskarżają właśnie, że Federal Drug Administration, czyli Ministerstwo Lekarstw, przyspieszyło to. Co tam był za problem? No problem był taki, że Biogen miał próbę kliniczną, czyli jak zwykle, no to biorą tam 5-10 tysięcy chorych, dzielą ich na dwie grupy, jednym dają lekarstwa, drugim dają po prostu solankę, czy jakieś tam lekarstwa, które wyglądają, dają cukierki, które wyglądają jak lekarstwa, no i patrzą, co się dzieje. No i tam były dwa badania. Jedno było 18-miesięczne, takie bardzo duże dawki, mocne dawki. No i się okazało, że po 18 miesiącach 70% u 70% pacjentów ten osad się zmniejszył, osad amyloidu. No i do tego jeszcze pamięć była lepsza mniej więcej o 25-30%. No tak, także mają tam jakieś te swoje testy, badają, porównują. No jest nadzieja, że mają jakieś statystykę na temat wagi, odżywiania i tak dalej, i tak dalej. No ale to było pozytywne. Także po 18 miesiącach. No mieli drugą badania kliniczne, które były tylko połowę tego, tylko 9 miesięcy. No i tam nie za bardzo to wychodziło. Za bardzo nie wychodziło. No i Biogen troszeczkę się poddał, bo powiedział, że nie są jakieś, trudno wyciągnąć wnioski, no ale to później no każdy normalny może zrozumieć, że jeżeli jedne badania są 18-miesięczne, a drugie badania są 9-miesięczne, no to może nie ma co tam za bardzo porównywać i może trzeba się zorientować, że te 9-miesięczne bez rezultatów, no to może trzeba poczekać następne 9 miesięcy,
więcej, no ale wygląda na to, że na wszystkich poziomach są kretyni, no i tam zaczęły się problemy. No później FDA poszedł po rozum do głowy, no i pozbierał to wszystko do kupy i mówi, dobra. Najważniejsze to jest to, że po 18 miesiącach są jakieś benefity. No bo FDA podchodzi do tego, że może być lepiej, no i jaki jest cel, jaki jest cel tego lekarstwa, czy to w ogóle pomaga. W wypadku lekarstw na przykład na raka, no to oni tam nie za bardzo patrzą na statystykę przeżywalności. No na razie jeszcze nie patrzą na statystykę przeżywalności, tylko patrzą na to, czy ten rak, czy te tkanki rakowe się zmniejszają, czy się nie zmniejszają. No bo też wyjaśnienie, czy logika jest taka, że jeżeli coś pomaga, że się zmniejsza, no to idzie w tym kierunku, że jest lepiej niż jakby się nie zmniejszało. A później patrząc tylko na samą statystykę życia i śmierci, no to jest ważne, ale nie najważniejsze. No i dlatego ten osad amyloidów, jeżeli badali, sprawdzali, liczyli, mierzyli i tak dalej, no jak on się zmniejszał, no to też było to, że to jest bardzo ważne dla tych badań klinicznych. No ale socjaliści amerykańscy, demokraci, liberałowie oskarżyli, że Federal Drug Administration, Ministerstwo Lekarstw, że za bardzo pochopnie się zgodziło, że za bardzo się poddało zdesperowanym pacjentom, no to akurat jest kretyński jakiś argument, że ministerstwo zgodziło się i poddało się zdesperowanym pacjentom. No jeżeli pacjent już może żyć albo może nie żyć, no to jeżeli ma jakąś taką szansę na lekarstwa, no to tylko komunista kretyn może powiedzieć, że nie powinno to być próbowane. No ale skąd oni krytykują? No oni mówią, że te 28 tysięcy to szkoda na takie pierdoły i że to nie można w zasadzie marnować pieniędzy podatnika. No i tu się zamyka całe te koło. Komuniści walczą o pieniądze, tak? Rozdają na lewo i prawo, a tutaj najważniejsze jest to, żeby ktoś w podeszłym wieku, który pracował całe życie, odkładał całe życie, płacił na Ministerstwo Opieki Zdrowotnej, no to nie mógł być leczony. No Elizabeth Warren, no to jak zwykle komunistka, no ona wyskoczyła, powiedziała, że trzeba te pieniądze ukrócić, że nie mogą być wydawane. No później Ministerstwo Zdrowia wydało takie oświadczenie, że będą płacili dla niektórych, którzy po prostu pójdą na te przypadkowe badania, no ale nie na wszystkich. No, część z nich i tak nie będzie leczona, bo dostanie placebo, także dostanie te cukierki. No i to jest pierwszy raz, kiedy Ministerstwo Zdrowia Państwowego w zasadzie zatrzymało płacenie pieniędzy. No teraz pytanie jest, czy Biogen by cokolwiek zrobił, jeżeli by było więcej, powiedzmy, takich zastrzeżeń, albo czy by zrobił mniej, jakby było mniej. No te 28 tysięcy, gdzie oryginalnie chcieli 56 tysięcy, no to będzie ta kontynuacja tych wszystkich badań. No komuniści nie zawsze chcą tak, żeby Ministerstwo Lekarstw tego pilnowało. To widać tą głupotę właśnie z COVID-em. COVID do
dostawał ekspresowej jakąś zieloną linię. No i tam nie mieli. Tam komuniści nawet pchają, żeby Moderna robiła badania kliniczne dla dzieci, dla przedszkolaków. W zasadzie chcą, żeby robili 2 do 5 lat badania dla niemowlaków. No to jest, kompletna i kompletny idiotyzm, no bo większość dzieci no to łapie tą naturalną odporność. No i wygląda na to, że szczepionka pomaga, no ale pomaga w 35%, a cały ten CDC no to wymaga, żeby cokolwiek wprowadzić na rynek medyczny, no to wydajność musi być większa niż połowa. Także komuniści walczą o to, żeby zaszczepić wszystkie dzieciaki w jakimś no, perfidnym celu, a wcale nie potrzeba. Także walczą na wszystkie strony. No jest to walka. Jest to walka nieustanna. Ludzie z Alzheimerem powinni mieć dostęp do lecznictwa właśnie takiego, które w sumie wykańcza dziesiątki, setki tysięcy w Ameryce. No, dzieciaki nie powinny być szczepione, no bo nie widać. Statystyka jest taka, jaka jest. Dzieciaki się uodparniają, wytrzymują, no i nie potrzeba. Ale komuniści jak zwykle mają na dwie strony. Głupia sprawa, jak nawet patentowane lekarstwa wsadzają nos tam, gdzie nie trzeba. Także komuniści, zawsze z nimi zaczyna brakować piasku na pustyni. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co się dzieje. W Ameryce był wolny rynek, w Ameryce wymyślali przez dziesiątki, setki lat te nowe lekarstwa, dlatego, że mogli zrobić pieniądze na tym. Te lekarstwa trafiały na cały świat, trafiały pod strzech ludu pracującego miast i wsi. No to teraz, jak się popatrzy nawet na te szczepionki COVID-a, no to one są wszystkie sprzedawane 1000 razy taniej w Afryce na przykład niż w Ameryce. Alzheimer, taka sama sprawa. Firma prywatna coś robi badania, jest w stanie coś wykombinować, wymyśleć, wybadać, udowodnić. Komuniści przychodzą i mówią, że to są za duże pieniądze. Także głosujcie na normalny, głosujcie na wolny rynek, głosujcie na konkurencję i tak dalej, i tak dalej. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, co się dzieje. Cokolwiek się dzieje, to zawsze socjaliści wiedzą lepiej. Wiedzą lepiej nawet na temat leczenia, lecznictwa. No bo chcą zwalczać ten wolny rynek, czyli ten tak zwany kapitalizm. Zdrowia dla normalnych.